Mamy kilka tematów do omówienia, nazwałem prezentację tak powiedziałbym trochę nietypowo, czas na konopię, ale to będzie tylko jeden z naszych tematów do um, dyskusji, ponieważ tak naprawdę nie jest to chyba temat, którym żyją przede wszystkim rynki. Tutaj na te spółki z sektora kanabis przerzucili się trochę inwestorzy z Reddita, ale już jakby ta siła uderzeniowa tej fali jest dużo dużo mniejsza. Natomiast z pewnością dzieje się ogólnie dość dużo, szczególnie nastroje cały czas atomowe, rekord za rekordem. No być może w tym tygodniu już S&P 500 przetestuje poziom 4000 punktów. Mieliśmy bardzo mocne zamknięcie tygodnia i em, dzisiaj podczas święta w USA. W zasadzie mamy święto w USA, święto w Chinach. Jak wiadomo, święta są, y, sprzyjają dobrym nastrojom, więc mamy też bardzo mocny y, start tygodnia. Więc trochę o sentymencie, chociaż o tym będziemy mówić sobie, mam nadzieję, więcej za tydzień. Dalej z takich top newsów y, mieliśmy słabe dane w piątek ze Stanów, czy kolejne słabe dane. Jeśli chodzi o, o dane ze Stanów, to one ostatnio w ogóle bardzo rozczarowują. W zasadzie zaczęło się od NFP. Które były słabe, później niższa inflacja, później claimsy w czwartek, też gorsze, no i w piątek nastroje konsumenckie słabe, a z kolei oczekiwania inflacyjne w górę, czyli można by powiedzieć klasycznie interpretując to najgorsza kombinacja, jaka może być. Wiadomo, gdybyśmy przełożyli to na całą gospodarkę, gdyby tak wyglądała cała gospodarka, to, to kombinacja wyższej inflacji i niższego wzrostu to jest chyba najgorszy scenariusz dla rynków, ale Rędki się kompletnie tym nie przejęły. W zasadzie tak naprawdę można powiedzieć, że jedyny rynek, który zareagował to rynek obligacji, gdzie rentowności rosną. Dzisiaj już przekroczyły 1,2% na 10 dziesięciolatce. No i cóż, po części jest tak dlatego właśnie, że gdzieś to story inflacyjne się przewija. Po drugie, dlatego że w sytuacji, gdy mamy Yy, dobre nastroje globalnie, no ten kapitał odpływa od rynku długu. Na razie bez większego wpływu. Dobre dane z Japonii, tutaj było spore pozytywne zaskoczenie. Yy, Japonia tak naprawdę odnotowała w czwartym kwartale wzrost rok do roku, co jest sporym osiągnięciem, bo jak wiadomo japońska gospodarka ogólnie nie należy do najmocniej rosnących, a tymczasem pomimo pandemii w czwartym kwartale, czwarty kwartał 2020 był lepszy w Japonii niż czwarty kwartał 2019, więc tutaj Warto, jakby, sobie to podkreślić, bo te miary wzrostu y, różnią się, y, znaczy jest ich wiele i jakby w różnych krajach różne są podawane jako te podstawowe. W Japonii najczęściej, podobnie jak w Stanach, używa się tej kwartalnej miary anualizowanej i wszyscy dzisiaj piszą, że wzrost w Japonii wyniósł 12%. Dla większości osób jest to kompletnie niezrozumiałe, więc moim zdaniem lepiej właśnie pokazać to, że ten wzrost był Rok do roku, w czwartym kwartale 2020, co jest sporym osiągnięciem i wynika głównie z tego, że japońska gospodarka nie jest nastawiona na sektor usług, który ma się najgorzej. Choćby z tego powodu w Europie widzieliśmy spore e, spadki PKB, w tym w Polsce. Nie takie duże jak w Europie Zachodniej, ale jednak. Natomiast e, korzysta mocno z tego boomu w produkcji, e, pomie, między innymi dlatego, tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, ludzie e, no mają dochody na poziomach zbliżonych do tych, gdyby, gdyby pandemii nie było, no bo z, no, na różnego rodzaju pomoc, tą czy inną e, luźną politykę pieniężną, to wszystko sprawia, że ludzie wydają pieniądze, więc jeśli nie mogą ich wydać w usługach, wydają je na dobra, no więc te gospodarki, które są bardziej nastawione na produkcję, e, całkiem nieźle sobie radzą, no i Japonia jest tego przykładem. E, dalej z takich newsów, lockdown w Nowej Zelandii, ten brytyjski wirus, Wariant koronawirusa daje o sobie znać w Nowej Zelandii, został wykryty i od razu lockdown. Tam, jak wiemy, te um, miary są bardzo takie drastyczne, e, no a z drugiej strony dzięki temu nie było tam takich mocnych fal jak w, w większych gospodarkach. Napięcia na Bliskim Wschodzie, Arabia Saudyjska i Iran nie od dziś prowadzą takie proxy wars w różnych miejscach, um, między innymi w Jemenie, i te starcia podbijają ceny ropy, które i tak rosły, więc nawet bez tego pewnie dzisiaj by były wzrosty, a tak to są po prostu jeszcze większe ropa zbliża się do szczytów, które mieliśmy, szczytów z minionego roku, które mieliśmy przed pandemią, także no naprawdę ym, kolejny przykład no takich niesamowitych rynków, które mamy, bo kilka miesięcy temu wydawałoby się to kompletnie nie do pomyślenia, jeszcze przecież w październiku ceny ropy spadły ym, poniżej 40%, Dolarów, więc teraz są grupy powyżej 60. Niesamowite. W tym tygodniu y, najciekawsze kalendarzowo jest środa o tym sobie o tych wydarzeniach sobie za chwilę powiemy. Mamy z teatryczną i e miniec w Stanach. Oczywiście rynki niespecjalnie się przejmują danymi, więc też niekoniecznie będzie to tym, co najbardziej rusza inwestorów, ale y, z końkarskiego obowiązku sobie o tym kilka słów powiemy. No i dzisiaj mamy święto w Stanach Zjednoczonych, w ogóle też mamy święto w Chinach, tak jak powiedziałem więc ten dzisiejszy dzień w kalendarzu jest trochę mniej intensywny, chociaż jest trochę innych publikacji. Na wykresie po prawej stronie takie ciekawe zestawienie znalazłem. Russell 2000, jak wiadomo, jeden z lepszych y, rynków. W ogóle dużo się mówiło o, dużo się mówi w Stanach przede wszystkim o techach. No nic dziwnego, są to spółki, które faktycznie na pandemii skorzystały. Tydzień temu sobie mówiliśmy jeszcze właśnie o tych największych techach, podsumowaliśmy sobie przez ostatnie tygodnie sezon wyników. No i wiadomo, Nasdaq, który mocno rośnie, ale od dołków z marca więcej urósł Russell to może umknąć czasem naszej uwadze, bo tym indeksie się mówi mniej, ale on wzrósł o 140%. I to jest ciekawe, że jak Państwo sobie zobaczą tutaj na tej, na tej osi dolnej, odsetek spółek, które tracą pieniądze, wynosi około 35% i jest najwyższy. No, w ponad 20-letniej historii na pewno. Nie, nie będę udawał, że znam te wcześniejsze dane, bo ich nie znam. W każdym razie, w każdym razie, ten odsetek jest rekordowy. No i wzrosty też są rekordowe. Wszystko się trzyma kupy, prawda? Więc jakby nie ma o czym rozmawiać. Dobra, przejdźmy sobie najpierw przez te, przez te konopie. Jakby historia jest prosta, tak? No, wiadomo, że. GameStop rozbudził pewne apetyty. Pomimo tego, że dość szybko myślę, że wiele osób pokapowało się, że to jest taki typowy pump and dump, i mówiliśmy sobie też o tym, że tam nie ma kompletnie żadnej fundamentalnej historii poza wycinaniem shortów, to jednak um, wobec kompletnego szaleństwa, które wykreował Fed, yy, no spora grupa osób pomyślała sobie: No, skoro udało się na GameStopie, no to popróbujmy gdzie indziej. Te próby były podej podejmowane. W różnych zakątkach rynków, i są nadal m.in. srebro, co nie do końca się udało. Można powiedzieć, że nie udało się w ogóle. No, ale takim ostatnią odnogą był rynek konopi. Chyba można powiedzieć był, bo już ta fala siada i najwięcej działo się na spółce Tilray, która, no właśnie, zyskuje mocno na wielu frontach. Można powiedzieć, że z jednej strony jest to trochę inny wymiar, bo jednak GameStop to była spółka, która w zasadzie równie dobrze mog, może za chwilę zbankrutować. Tu, jeśli chodzi o spółki e, z sektora kanopi, no to one są jednak tym, tym sektorem potencjalnie, wydaje się, z dużym potencjałem. Chociaż oczywiście temat nie pojawił się dzisiaj, one jakby od kilku lat gdzieś tam. Działają na wyobraźni. Mieliśmy już jedną hossę na konopiach, później to wszystko siadło. No i teraz, ponieważ pieniądze jest tyle i w sumie inwestorzy zastanawiają się, w co by tu zainwestować, no to został podchwycony po raz kolejny. Obok spółki Tierley tak naprawdę jest tych spółek trochę. Największą z nich jest Apria. Też ciekawa spółeczka, ponieważ ona ma się połączyć z, z Thirleyem i w zasadzie jakby przy tych wszystkich szalonych ruchach na Thirleyu okazało się, że w pewnych momentach Apia była notowana z dużym dyskontem. Inna ciekawa spółka to jest Scott Miracle Grove Company, która nie, nie honduje, jakby nie zajmuje się bezpośrednio produkc produkcją konopi, natomiast Dostarcza artykuły związane z tym. Jak widać, w przypadku tej ostatniej na tym wykresie na dole, nawet można powiedzieć, że jest to, jest to spółka, która stopniowo poprawia wyniki. Może nie jakoś absolutnie skokowy sposób, ale jednak, w przeciwieństwie do tych spółek, na których wcześniej odbywał się ten szał, mamy tutaj wzrosty. Tutaj jest takie zestawienie. Tych spółek, um, takich można powiedzieć, topowych z tego sektora. Um, no i jednak, jak sobie zobaczymy na wskaźniki, pomijając Altrie, która jest spółką, która, jedyną spółką, która ma PE, czyli to oznacza, że to jest jedyna spółka, która zarobiła, um, ale jest to spółka, która e, jest też oboc, obecna bardzo mocno w sektorze tytoniowym. Z tego względu większość jej wyniku pochodzi właśnie z tego sektora, i stąd też ciężko ją porównywać wskaźnikowo do tych pozostałych spółek, podczas gdy jeśli popatrzymy sobie na inne spółki, już nawet nie mówię o tym Tilly, po, po tym szaleństwie cenowym, ale, ale też o innych, na inne papiery, to mamy na przykład cenę sprzedaż od 9, no do oczywiście dużo wyższych wartości, no ale powiedzmy sobie, że tej wartości 9-10 przewijają się w kilku. W przypadkach, no można powiedzieć, że topowe spółki z sektora tech, takie jak gaming, takie jak mówię o Stanach Zjednoczonych, takie jak te największe megakapy e, technologiczne, one są e, notowane przy PS w granicach 6 do 8. I mówiliśmy sobie o tym chyba tydzień temu, właśnie, że to i tak jest grubo, grubo, grubo powyżej e, historycznych średnich. E, no a tutaj mamy. Te tańsze spółki z sektora Cannabis mamy w okolicach 9-10. No więc oczywiście pomimo tego, że tak jak powiedziałem, są to y, spółki z sektora, który potencjalnie ma przed sobą jakąś przyszłość w odróżnieniu od stacjonarnej sprzedaży gier, to nie traktowałbym tego jako nic więcej niż taki kolejny pump and dump, czyli szukamy y, powiedzmy sobie atrakcyjnych, chwytliwych papierów, na których można... Wykreować hossę, nałapać planktonu, który się do tego dołączy, i y, po kilku dniach, y, najczęściej, no, można by czasem 2-3 tygodnie, wszystko schodzi tego, z, z tego większość powietrza. Ymm, no, i tutaj na tym wykresie, który też zapożyczyłem z czeluści internetu, widać, że oprócz y, opcji na akcje, które mamy na tej środkowej linii. Tutaj o opcjach mówiliśmy sobie już kilka razy i jak widać od tego czasu, pomówiliśmy sobie mniej więcej tu, gdzie byliśmy w okolicach rekordów um, poprzednich, no jak widać ustanowiony został kolejny rekord tych opcji, ilości opcji, m, na których zawarto transakcje. Oprócz tego mamy jeszcze fenomen Penny Stocks, to są, to są spółki, które są notowane przy bardzo Niskich nominałach. Także no jest to przejaw tego, że inwestorzy szukają szybkiego zarobku, w czym nie można ich absolutnie winić. Nad, od tego jest rynek, tak? Jakby inwestujemy po to, żeby zarabiać. No, aczkolwiek zwykle tych oznak takiego kompletnego oderwania od rzeczywistości nie ma jednak tak dużo. Czasem zdarzają się jakieś pojedyncze historie, natomiast teraz w zasadzie są tylko takie historie, i jakby. Mówi, mówimy sobie o tym, że od pewnego czasu, że w zasadzie dane to omawiamy tak z kronikerskiego obowiązku, bo właśnie historie typu Tilray, typu wcześniej GameStop e, i masa innych dominują i to one, to jakby w zasadzie tu jest e, na ten moment rynek. Tak jak mówiłem Państwu e, już jakiś czas temu, e, od pewnego czasu może w ten sposób, można do tego podchodzić w różnoraki sposób. Moje podejście polega na tym, żeby wykorzystywać momenty takie jak obecny do tego, żeby zabezpieczać część portfela akcyjnego i w ramach tej, tego jakby tej fazy rynku, która, której trwanie jest ciężkie do określenia, szczególnie jeśli chodzi o zasięg, bo Czasowo zwykle, no, to też jest oczywiście trudne i jest wręcz niemożliwe zrobienia w sposób precyzyjny, ale można powiedzieć, że ta faza rynku zwykle no, nie przyciąga się latami, no, to są raczej tygodnie, miesiące. Natomiast jeśli chodzi o zasięg, zwykle te ostatnie fazy hossy, bo wiel, większość sygnałów, o których mówimy, skłaniałaby do tego, żeby uznać, że tak jest, no, są czasem bardzo, bardzo dynamiczne, więc wydaje mi się, że Najgorszym, co można w tej sytuacji zrobić, choć to oczywiście jest moja prywatna opinia, to zaprzeć się nogami i powiedzieć, że rynek nie ma racji i ja będę grać w drugą stronę. Ponieważ możemy oczywiście mieć rację ostatecznie, ale nie mieć kapitału, tak jak to jest takie powiedzenie na, na rynku, co jest mieć lepiej, czy kapitał i zyski, czy rację. Więc tu byłbym ostrożny. Natomiast natomiast jakby już. Jeśli jesteśmy inwestorami akcyjnymi, hedżowanie części portfela w okresach takich, kiedy rynek jest w tym punkcie takiego absolutnego przegrzania, z jakby zarządzanie tym w momencie, kiedy mamy jakąś zmienność w fazie tej wzrostowej, no bo jakby widać, nawet w tych, w tych okresach mieliśmy takie, takie jakieś korekty no, głębsze jesienią, ostatnio nieco płytszą. E, sprawiają, że mm, tym ryzykiem można e, zarządzać. Obecnie uważam, że w takim punkcie jesteśmy. Dzisiaj akurat nie będziemy sobie omawiać wskaźników sentymentu, bo mm, to chciałem zrobić trochę porządniej, więc zostawimy sobie to na za tydzień lub dwa. Natomiast patrząc na, na wykres, no, y, jesteśmy przy tej górnej granicy y, poprowadzonej po szczytach, jeśli chodzi o S&P 500. Podobnie jest w przypadku NASDAQa. Tutaj może minimalnie brakuje nam do tej górnej granicy, ale, ale bardzo, bardzo, bardzo niewiele, więc jakby nie czepiając się jakichś takich aptekarskich wag, no jesteśmy przy tym poziomie. Na DAXie te wzrosty jak od pewnego czasu już są trochę płytsze i tutaj raczej nie mamy aż tak dynamicznych wzrostów, ale również jesteśmy tutaj bardzo blisko historycznych maksimów ustawionych, ustanowionych dokładnie kilka dni temu, także, także tyle jeśli chodzi o rynki akcyjne, zwróćmy uwagę na to, co czeka nas w tym tygodniu, więc przed nami, tak jak powiedziałem, głównie środa, sprzedaż detaliczna i protokół FOMC, jeśli chodzi o protokół FOMC, który będziemy mieć opublikowany w środę o 20 no to tutaj wszystko toczy się i to w ogóle jest najciekawsze story dla rynków w tym roku czy Fed będzie musiał zdjąć nogę z gazu no bo jak wiemy jak sobie powiedzieliśmy wszystkie historie typu choćby ta ostatnia na konopiach GameStop S&P szalejące przy 4000 punktów Russell rosnący o 140% podczas dwięk, coraz większej spółek traci no jakby nie oszukujmy się, nie mielibyśmy tego bez Fedu, który jak widać na tym wykresie pompuje Ogromne ilości pieniądza w rynek. Natomiast, tak jak mówiłem tydzień temu, nawet to QE, które jest teraz, to będzie za mało, żeby pokryć potrzeby pożyczkowe amerykańskiego rządu. W efekcie czego, jak już widzimy, pomimo słabych danych z USA rosną rentowności. No i teraz w tym punkcie kluczowe jest to, czy Fed z jakiegoś powodu zostanie przyparty do muru i zmuszony do tego, żeby ograniczyć to QE. No oczywistym powodem jest to, gdyby inflacja wzrosła i y, gospodarka wykazywała symptomy przegrzania. Wtedy Fed nie mógłby powiedzieć y, że no potrzebujemy cisnąć dalej, tylko y, musiałby coś z tym zrobić, tak? Szansa na to moim zdaniem jest dość mała na ten moment, bo o ile inflacja wzrośnie w kolejnych miesiącach, choćby z efektu bazy, choćby z tego powodu, że rosną ceny ropy naftowej, to tak jak wspominałem również kilkukrotnie już, FED patrzy na inflację PC bazową, gdzie 30% stanowią ceny wynajmu mieszkań. No więc ciężko um, jakby zakładać, że rosnące ceny ropy, czy rosnące ceny soi, kukurydzy i wielu innych rzeczy przełożą się na ceny wynajmu mieszkań. W związku z tym FED przez dłu dłuższy czas może mówić, no, słuchajcie, przecież inflacja PC-bazowa, a ona jest tą naszą inflacją preferowaną, jest niska, więc cały czas musimy wspierać gospodarkę. To jest scenariusz bazowy, aczkolwiek no, różnie to bywa w gospodarce i na rynkach, więc warto po prostu mieć świadomość, że to jest to miejsce, gdzie ten zapalnik może te wszystkie anomalie wrzucić w powietrze. Tak czy owak, jeśli chodzi o to minute środowe, no tutaj rynki będą szukać tego, czy w ogóle taka dyskusja się odbyła, bo te miny zawsze opisują tą dyskusję w jakiś tam bardziej szczegółowy sposób. Komunikat to jest takie lakoniczne, no już nie będę używał określeń, bo byłyby niecenzuralne, ale w zasadzie niczego się już z niego nie dowiadujemy, bo Fed pisząc ten komunikat, pisze go tak, żeby czasem nie wystraszyć rynków, tylko żeby zawsze dodać im to, czego oczekują, a dyskusja Zawarta w miny czasem pokazuje trochę więcej. Raczej w niej nie będzie jakichś wielkich szałów, natomiast, natomiast tego rynek ewentualnie będzie szukać. No i jednocześnie w środę będziemy mieć dane o sprzedaży detalicznej, która to sprzedaż powinna w kolejnych miesiącach mocno wzrosnąć, no bo gospodarka będzie się otwierać, a dojdą tzw. czeki Bidena. No i teraz e, po to, żeby pojawiła się inflacja, która ewentualnie, tak jak powiedzieliśmy, mogłaby. Podstawić Fed pod ścianą, to yy, musi się pojawić się większy popyt, czyli ta sprzedaż musi odbić. Dane yy, z kart kredytowych, które tutaj akurat widać, to są dane JP Morgana, pokazują, że na razie się to nie dzieje. Aczkolwiek te dane kartowe, one nie zawsze korelują jeden do jednego z faktyczną później sprzedażą, ale to pewnie jest trochę jeszcze na to za wcześnie. To jest dopiero styczeń, w sensie dane będą za styczeń, więc należałoby się spodziewać, że te, że ta sprzedaż może mocniej odbić, może gdzieś w marcu, w kwietniu, co byłoby akurat dość ciekawe, bo szczyt inflacji z wynikającej z efektu bazy w Stanach przypadnie właśnie na kwiecień, maj, więc, więc wtedy moim zdaniem będzie ciekawie. Więc te dane niekoniecznie jeszcze to powinny pokazać, w każdym razie to jest taka, można powiedzieć, główna publikacja tygodnia, środa, godzina 14.30. Przejdźmy sobie na rynek walut. No i tu mamy cały czas ciekawą sytuację, ponieważ jeśli popatrzymy sobie na winners, losers, jeśli chodzi o ten rok, to w zasadzie zobaczymy, że po obydwu stronach mamy emerging currencies. Po jednej stronie mamy turecką lirę, która w zasadzie jest jedyną walutą, która jakoś mocniej do dolara w tym roku zyskała, bo pozostałe ruchy no, to są w okolicach już 1%, a z kolei na dole mamy trochę azjatyckich walut i brazylijskiego latamowe walut, tak, przede wszystkim Peso kolumbijskie i brazylijskiego reala, mamy też Peso chilijskie, więc waluty, no, można powiedzieć, słabsze fundamentalnie, ale lira oczywiście też ma swoje fundamentalne problemy, jedynie po prostu wcześniej traciła bardzo, bardzo mocno, teraz bank centralny dokręca Znowu sinusoida, tam wchodzi w dwie strony. Raz bank centralny za szybko luzuje, powoduje wyprzedaż liry. Później musi za mocno wciskać pedał hamulca, i lira umacnia się, ale gospodarka dostaje po głowie. Także chyba jedna z, z najgorzej prowadzonych polityk pieniężnych. W każdym razie, to co tu jest ciekawe, to to, że na Majorsach w zasadzie niewiele się dzieje. Czyli jakby Mamy kompletne szaleństwo na akcjach, mamy mocno rosnące ceny surowców, a rynek walut gdzieś tak trochę stoi z boku, tak jakby patrzył i czekał, jaki jest kolejny, yy, jaki jest kolejny yy, ruch. No i teraz tak, yy, jeśli chodzi o yy, dolara, no to mamy tutaj dość ciekawą zależność, gdzie Indeks dolara nam zniżkuje, jeśli chodzi o tą tendencję. Natomiast rentowności obligacji nam od dłuższego czasu rosną. Możemy pokazać sobie to lepiej na platformie. Gdzie ten wzrost rentowności od czasu, kiedy zrobiłem ten screen znacznie przyspieszył, tak, między innymi po tych piątkowych danych, o których mówiłem, podczas gdy indeks dolara wykonał podobny ruch jak tutaj i po, tej, po tym takim obiecującym spodeczku, no, dużą część tych wzrostów e, wymazał. No więc jakby mm, to jest dosyć ciekawe, jakby trochę tych danych słabych ze Stanów Zjednoczonych na pewno nie pomogło dolarowi, również świetne stroje na rynkach akcyjnych dolarowi nie pomagają, Miejsce jest dosyć ciekawe, bo jakby z tego miejsca tutaj rynek trochę jeszcze odbił, ale jak wiemy później ten trend um, niejako, no może nie tyle zawrócił, co po prostu był kontynuowany. Tym niemniej teraz, jeśli popatrzymy sobie na i rosnące, obli rosnące rentowności obligacji i fakt, że cały czas dolar jest najbardziej wyprzedaną z głównych walut, no to teoretycznie yy, można powiedzieć, jest potencjał do tego, żeby ten trend zawrócić. No i jakby ten moment, w którym jesteśmy teraz, może nie jest moment zawrócenia trendu, ale jest jakimś momentem, gdzie yy, byki dolarowe mogą podjąć jakąś przynajmniej próbę walki, tak? No, można powiedzieć. Więc to jest pewnego rodzaju zagadka, dlaczego jeszcze dolar na te mocne wzrosty rentowności nie reaguje. Oczywiście wiemy o tym, że Short dollar to była jedna z bardziej mówi, crowded trades pod koniec ubiegłego roku, więc jest wiele osób, które było nastawione antydolarowo i w związku z tym e, czasem taką falę ciężko jest zawrócić. Ale wydaje się, że potencjał tutaj jest. Również jeśli popatrzymy sobie na euro-dolara, to podobnie jak na indeksie dolara, no wiadomo, że to są dość mocno powiązane rynki, dochodzimy do dość ciekawego momentu. Tutaj jeszcze do niego nie doszliśmy do końca. 1,21,75. Rynek się konsoliduje nieco niżej, no i też będzie ważne to, czy wróci, uda się pójść dalej tutaj w dół, no bo jakby wyjście powyżej tych poziomów skomplikowałoby też sytuację przynajmniej krótkoterminowo. Ok, no i na koniec rynek platyny, które, na której działo się w ubiegłym tygodniu trochę więcej. Ogólnie na metalach szlachetnych. Um, nie dzieje się dużo, można powiedzieć, że ten hype je trochę umija na ten moment, po części właśnie dlatego, że rosną rentowności obligacji, które na krótką metę są wrogiem um, metali szlachetnych, z prostego powodu no bo jeśli jest wyższa rentowność, to tak zwany koszt alternatywny przechowywania e, złota, srebra i innych metali rośnie. Tak? Czyli jeśli mamy, mielibyśmy wszystkie stopy procentowe, zerowe albo ujemne, no to wtedy nie ma żadnego kosztu alternatywnego. A wręcz jest pewnego rodzaju parcie, żeby ten pieniądz ulokować w czymś, do czego nie będziemy dopłacać. Jeśli rentowności rosną, ok, krótkoterminowa stopa procentowa jest 0 w Stanach Zjednoczonych, ale jeśli 10-latka daje 1,2, no to to już jest lepiej niż kiedy dawała 0,6 w połowie ubiegłego roku. Więc jakaś alternatywa można powiedzieć się pojawia. Oczywiście to dotyczy wszystkiego innego również, na przykład właśnie akcji, ale w przypadku metali jest to jeden z istotnych czynników. No i, no i jakby w związku z tym złoto ma trochę podgórkę, natomiast na tych innych metalach szlachetnych widać, że to zainteresowanie inwestorów cały czas jest. Platyna jest takim metalem, który przez lata można powiedzieć, miał bardzo mocno podgórkę ze względu między innymi na spadek popularności diesla, gdzie platyna jest, była i jest używana w dużym stopniu do produkcji katalizatorów. Z kolei palat był bardzo na fali, ponieważ był używany w produkcji katalizatorów i nadal jest do silników benzynowych. Natomiast to się powoli zmienia, no bo jakby te relacje cenowe sprawiają, że platyna zaczyna być atrakcyjna również w tych zastosowaniach, w których do tej pory używany był palat, no, ponieważ jest nadal około dwa razy tańsza niż pala. był moment, to i nie był to moment, to były tak naprawdę dekady, kiedy platyna była najdroższym metalem. Nadal, nadal, jeśli zapytamy takich osób, które nie śledzą rynków finansowych, jaki jest najdroższy metal szlachetny, to często powiedzą nam, że to jest platyna, mimo że to już dawno nie jest prawdą, tak, no bo jeśli sobie popatrzymy e, na ceny, no to łatwo zobaczyć, że gdzie mam tą platynę jest platyna tutaj, tak, że platyna nawet pomimo tych ostatnich bardzo mocnych wzrostów kosztuje mniej niż 1300 dolarów za uncję, podczas gdy złoto pomimo no, spadków, które są kontynuowane od wakacji kosztuje nieco powyżej 1800, czyli no, jest to nadal ponad 500 dolarów za uncję więcej a z kolei pallad Kosztuje blisko 2400 dolarów za uncję, czyli tak jak było tam napisane na slajdzie, prawie dwukrotnie więcej niż platyna. No i to wszystko sprawia, że jest to rynek, który może sobie radzić lepiej, również dlatego, że to co mówiliśmy sobie wielokrotnie o srebrze, jakby siłą srebra relatywną w ostatnim roku jest to, że był to rynek niezutylizowany, jeśli chodzi o tą część inwestycyjną. ETF-y na srebro dopiero były popularyzowane i ten trend był bardzo mocno rozwijany, podczas gdy platyna i palat to są w ogóle rynki, gdzie ten rynek ETF-ów jest śmiesznie mały, a jednak w tym kierunku idziemy, tak? Idziemy w kierunku zwiększania dostępności globalnie tego rodzaju inwestycji dla inwestorów Różnego rodzaju, no nie tylko indywidualnych, ale również indywidualnych, który, którzy, dla których do tej pory te rynki w zasadzie były poza zasięgiem, więc, więc to jest kolejny element, który mu sprawia, że ten rynek jest relatywnie bardziej atrakcyjny. Oczywiście jesteśmy po, po fali silnych wzrostów. Tak jak powiedziałem, rentowności rosną, to nie są ogólnie dobre warunki, więc tu mówimy o raczej dłuższych perspektywach i tłumaczymy skąd się w ogóle takie wzrosty. Wzięły, natomiast one no, nie są tutaj e, bezpodstawne. E, no i cóż, e, Szanowni Państwo, to tyle jeśli chodzi o to, co przygotowałem na dzisiaj. Za tydzień postaram się powiedzieć trochę więcej o wskaźnikach sentymentu, różnego rodzaju, których można używać do e, takiej analizy krótko- średnioterminowej, głównie indeksów, ogólnie sentymentu na e, rynkach akcyjnych. A na dziś Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na webinaria kolegów o godzinie 8.30 od wtorku do piątku. My widzimy się w przyszły poniedziałek. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia.